Czego uczy mnie Biblia w Ewangelii według Jana w rozdziale 9 w wersetach od 1 do 16? Gdy odszedł, ujrzał człowieka ślepego od urodzenia. Pytali go uczniowie jego: Rabbi, kto zgrzeszył, on czy jego rodzice, że urodził się ślepy? Jezus odpowiedział: ani on nie zgrzeszył, ani jego rodzice, ale żeby na nim okazały się dzieła Boże. Ja muszę wykonywać dzieła tego, który mnie posłał, dopóki jest dzień. Przyjdzie noc, gdy nikt nie będzie mógł działać. Dopóki jestem na świecie, jestem światłem świata. Gdy to powiedział, splunął na ziemię, uczynił błoto ze śliny i pomazał tym błotem oczy ślepego. Powiedział mu: idź, obmyj się w sadzawce Syloam, co się wykłada, posłany. Poszedł więc i umył się, a gdy wrócił, widział. Sąsiedzi, którzy go wcześniej widzieli żebrzącym, mówili: czyż to nie jest ten, który siadał i żebrał? Jedni mówili, że to jest on, a inni, że jest podobny do niego. On natomiast mówił: ja nim jestem. Więc powiedzieli mu: jak zostały otworzone twoje oczy? Odpowiedział: człowiek, którego nazywają Jezusem, uczynił błoto, pomazał moje oczy i powiedział mi: idź do Syloam i się obmyj. Gdy odszedłem i obmyłem się, przejrzałem. Wtedy powiedzieli mu: gdzie on jest? Powiedział: nie wiem. Przyprowadzili więc tego, który wcześniej był ślepy, do faryzeuszy. Był dzień odpoczynku, gdy Jezus uczynił błoto i otworzył jego oczy. Dlatego ponownie zapytali go faryzeusze, w jaki sposób przejrzał. A on powiedział im: nałożył mi błoto na oczy, umyłem się i widzę. Mówili więc niektórzy z faryzeuszy: człowiek ten nie jest od Boga, bo nie przestrzega dnia odpoczynku. Inni mówili: jak może grzeszny człowiek czynić takie cuda? Powstał rozłam między nimi. Ewangelia Jana jest jedyną, w której czytamy o tak wielu osobistych spotkaniach pojedynczych osób z Panem. Nikodem, Samarytanka, chory przy sadzawce Betesda i tak dalej. Byli to mężczyźni i niewiasty różnego stanu i pochodzenia. Czy i ty, drogi czytelniku, miałeś już osobistą rozmowę z Panem Jezusem? Ten ślepo narodzony człowiek jest obrazem na nasz naturalny, grzeszny stan. To właśnie grzech powoduje, że nie widzimy Bożego światła. Od urodzenia zarówno nasze moralne, jak i duchowe widzenie jest niewyraźne. Bóg musi dopiero otworzyć nam oczy na nasz stan, na wymagania Jego świętości i na świat. To, że ów człowiek narodził się ślepy, nie było konsekwencją jakiegoś szczególnego grzechu, za który Bóg miałby karać ludzi. Jednak kalectwo to miało stać się okazją ku temu, aby objawiły się dzieła Boże, aby zajaśniała łaska Pana Jezusa. Błoto, które czyni Pan,
jest symbolem jego człowieczeństwa ukazanego człowiekowi. Lecz aby odzyskać wzrok, musi zostać obmyty wodą. Słowem objawiającym Chrystusa jako jedynego, który został posłany od Boga. Niewidomy odchodzi wierząc, a powraca widząc. Dalsza część tej historii mówi o świadectwie. Jego sąsiedzi, którzy go dobrze znali, są zdziwieni. Czy to możliwe, by to był ten sam człowiek? Nawrócenie nie może przejść niezauważone. Czy i nasze nawrócenie spowodowało w naszym życiu widoczną dla wszystkich zmianę?